Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu. Witam was w kolejnym odcinku z gry As Dusk Falls. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba, a my kontynuujemy sobie naszą historię. Nie pamiętam, co się działo chyba w poprzednim odcinku. Co się działo w poprzednim odcinku? Chyba był ten wybuch i my celowaliśmy z bronią i zostaliśmy wzięci na zakładników, a teraz zostaliśmy przeniesieni do jakiejś dziwnej scenerii z przeszłości. Na to wygląda. A nie, chyba zostaliśmy por. A nie, tak, to przeszłość, tak. Nic nie mówi, tak, to wszystko jego wina? Kogo wina? A, tak, my tam siedzimy, no. Wasn't always like that, you know. It's strange where life can take you. A, bo my wymieniliśmy Kidosa, pamiętam już teraz. Przepraszam za to, Zoe nic nie będzie, nie patrz na mnie. I'm sorry this is happening. Me too. Jay, eyes on the road. Dziwnie gra się dwoma postaciami jednocześnie. Porywaczem jednocześnie zakładnikiem. RP sobie odgrywam. To jest w ogóle chyba nasza córka, nie? Tak wygląda na naszą córkę. O kurde. Ma! Jak w filmu, jak w filmach. Just keep driving. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, God. Jestem gotowy na quick event. It isn't working. It never does. I get a few seconds of peace. Then instinct takes over. Truth is, there's still too much to forget. Całkiem ładna scena to była. But what happened afterward? I won't sleep much tonight. I never do. Ta, to chyba nasza córka, no. I'll try again tomorrow. Go tell that long-tongued liar. Go tell that midnight rider. Tell the gambler, the rambler, the backbiter. Tell them the gods gonna cut them down. Tell them the gods gonna cut them down. Nie, no chyba sobie żartujesz w tym momencie. No dobra. Ale skam, nie? To jest koniec normalnej giereczki. Co wy? No to jest to koniec, to co? To trochę mi przykro. Strasznie nudna to była gra, jeżeli o to chodzi. W porównaniu do jakichś Detroit Become Human, czy jakichkolwiek Batmanów, tu się za bardzo nic nie działo, bo przede wszystkim ta gra była za krótka. Żeby cokolwiek się wydarzyło, ale... Nawet w takiej krótkiej historii jesteśmy w stanie zawrzeć jakąś akcję.
Nie wiem, strasznie nudno, ale dobrze, skipnijmy pomin. Może to nie jest koniec. Tak jakby koniec kolejnego rozdziału. Trzymaj stronę rodziny niezależnie od ceny. Cecha instynktowność, kieruje się instynktem. Styl gry, szybki refleks. No dobra, kontynuuj, okej. Rozdział trzeci to jest. Koniec na pewno. Sporo było wyborów, no to jest na pewno fajne, że jeżeli chodzi o to, to naprawdę tych wyborów było spoko. Sporo. Tutaj co było? Uratuj Bira. Znaleziono Bira, uratuj Bira. Bir w szpitalu Jay zyskał na czasie. Taki mieliśmy outcome. I tutaj w roli zakładnika Holtów. No dobra. Co mogliśmy tutaj? Gdzie jeszcze tu są jakieś wielkie wybory? Tutaj był jakiś wybór. Michelle uwięziona pod autobusem. Dale zginął, okej. Uratowana Michelle z Joyce. Dało się uciec samotnie z pożaru. No to mogłem chyba nie uciec. Ale mogłem nie uciec chyba samotnie tylko. Zaatakowany przez Dantego. Odparto Dantego. No sporo wyborów, dobra. Następny rozdział? A widzicie, dobra. Chillera. Po prostu w taki głupi sposób dzisiaj zacząłem. Dobra. Podkłaściam sobie tutaj giereczkę. Tutaj też. Myślałem, że to już koniec, bo wiem, że gra jest w miarę krótka, ale to jeszcze akcja będzie się działa. Mam nadzieję, że to się giereczka dopiero rozpoczyna tutaj. Bo jakoś mega tak interesująco nie jest, no bo jest to o prawdziwym życiu wybory. Trochę nudne. Po co grać jak w prawdziwym życiu? Właśnie po to gra się, żeby przynajmniej tak mi się wydaje. Żeby się trochę oderwać od rzeczywistości. 5K's, 10K's. It didn't matter. Not how fast I sprinted. Not whether it came in first. It was like trying to outrun my own shadow. But it's not my shadow I'm running from now. It's his. Kogo? Monka Wu. He was running long before I was. Jak ten, jak stała przed... jak stała tak na tym łóżku, to mi się przypomniało. Jak taki mem jest zawsze. Każdy chłopak przed tym, jak pójdzie gdziekolwiek, do szkoły czy tam do pracy. Dobra. Bad news. O, helikopter. No, to nie mamy szans. Może to ten helikopter dla nas. To zamówiliśmy. Ale chyba niekoniecznie. Czy ja im chcę pomagać w ogóle? Barely see a thing out there. That's the idea. Cut the engine. Christ, I can't believe this. We're alive. That's something at least. You get the wood done for, right? We could still go to the cabin. How? On a magic carpet? Half the damn state's looking for us. And if anyone knows it's there... Cops will be halfway to Devil's Gulch before they realize they're not following us. The cabin's off-grid. Bear never told a soul about the place. We don't know that for sure. It's a huge risk. Well, Jesus, Tyler, we gotta go somewhere. Koniec kłócenia się? Guys, I don't think this is helping. Hey! Hey! Look, you got away. Can you let me go now? Shut up. Rob the sheriff, bust to Mexico. Fuck, Ma. All we do is cover up one mistake with the next one. We left Dale lying there. We just...
We just left him. Why don't we talk in private? Keep an eye on him. Now, I know none of this has gone like we planned. And what happened? Nie, no to jest pojebane, że ja będę zaraz uciekał jednym gościem, a drugim siebie łapał. Come on, man, this could be my only chance. If Tyler sees you, he won't if you hurry. Come on, please. Nie, nie. Odblokuj drzwi, pozostaw. Kurwa, no to jest takie głupie, no. Jedną postacią chciałbym uciec, drugą chciałbym też uciec. Wydaje mi się, że sukcesem do ucieknięcia, żebyśmy obaj uciekli, jest pozostawienie zablokowanych. Bo wtedy Tyler się nie wkurwi i nie zrobi czegoś głupiego. Tak mi się wydaje. Więc zostawię zablokowane drzwi. Wątpię, żebyśmy mogli uciec. To jest trzeci rozdział. Trzeba myśleć taktycznie. Czy trochę zostało giereczki, więc wątpię, że główna postać nam teraz pierdoli. Nie wiem, kim ja walczę w ogóle. Nie wiem, kim ja gram w ogóle. Ałaja. He giving you trouble? I took care of it. We're heading for the cabin. We'll be safe about it. Let's hit the highway before that chopper circles back. Ja w ogóle zawsze lubiłem tak pić kawę, że ją one-shotowałem zawsze. Ja ciekawostka, nie wiem po co. O! Było pierdolność kota. To przewróć auto na dwa kółka. Może się da. A może właśnie tonę i się nie da. My nie wiem. Tam strzelają do nas. Siema, wy policja? To może już jesteśmy uwolnieni. Koniec giereczki. Vince? To Vince. Come on, not now. Just stay calm. I'm gonna get us out of here. A, jest tu Vince, bo ty, no nie pierdol, że Vince mógł uciec. Wypróbuj pas? No to wypróbuj pas. Ty, obawiam się, że moja teoria nie zadziałała za bardzo, wiecie? Wydaje mi się, że możliwe, że Vince mógł uciec. I teraz zginie. I o trzykrycach, tak to się zdenerwuje trochę. Śrubokręt? Kręce. Dobra, uwolniony. Tu się pali coś. No wybij szybę, durniu, przecież masz tego. Śrubokręt. Potniesz się, ale przeżyjesz. Hey, you gotta wake up. O. Oh god. No. No co ty gadasz? I no nie wierzę, że on mógł uciec, kurwa, ten jeden raz. Ten jeden raz debilny wybór został podjęty. Dla żartu, nie wiem, bo sobie tak pomyślałem. Jeden pieprzony raz i on zginął. Pewnie nie zginął, pewnie zemdlał i zaraz mnie policja uratuje. Ale nie zmienia to faktu, że akurat teraz musiało się tak wydarzyć. Nie ma żadnych śladów, wiesz. Uderzenia, ani nic, więc powinien go wyciągać, w sumie.
Za Heda dostaniemy, co? Hey, I think I saw someone run. Część druga. Powiększenie. Wiem, że Book One to będzie, że druga giereszkę będzie trzeba kupić. Ale dobrze. No to w końcu się coś dzieje. Ktoś ginie w końcu. Będzie to jakaś akcja. When an animal goes bad, all a man can do is put it down. Hey, let's go out to the cabin and get high. Where is it? Well, why can't I find it? The cabin. I think I need water. Nie no, muzyczka z Euro. At the edge of the world lies the lost fortress of awesomeness. All those who seek it have perished. All except one fearless young adventurer. His name, Ash Willema, famed for his courage, his honor, and his Atraxinosh. His movie star good looks. And this is the story of his quest. No! Dwa miesiące wcześniej. Look, Shima! I drew the story about the fort. You know, the one Ryan saw in the forest? There are no forts in Arizona. He's making it up. No, it's true. He was out hiking with his dad, out by the ridge. There's a rock shaped like a shark's tooth. That's where they saw it. Mm-hmm. I was thinking, wouldn't it be awesome if we went looking for it too? We could camp out for the night and, I don't know, do other cool stuff like... Poglądać gwiazdy. We could sit under the night sky and look for shooting stars. Just me and you. Now, if you want to get outdoors, why don't you go ride your bike? And while you're at it, go get the mail. A kto to jest? Dla nas. Can't this weekend because you're busy, like always. Mama? I bet my dad would have gone with me. You have no idea what kind of man your father turned out to be. Czyli mama. All right. If you say so. Wyglądałem nawet pogodnie w sumie. Podobnie, pogodnie. Pogodnie też. Ale podobnie, no, tak z twarzy. Myślałem, że to młody podymiacz, że tutaj, wiesz, gwiazdy z samicą. Jo, cię kręcę, ale musi być nuda na takim motelu, nie? Mieszkać na takim zadupiu, nie? W prawo nic, w lewo nic. Screw this. Jocie. U mnie to przynajmniej wiesz. Ja mieszkałem na wsi, ale coś się działo, chociaż jakieś domy, wiesz, gdzieś jechałeś, to coś było, nie? Jezioro, staw, kurwa, cokolwiek, nie? Płynę pod mostem. Ktoś się gonił. Zresztą tutaj, zanim byś dojechał do tego lasu, to 10 lat by minęło. O, coś w sumie. Jak chodziłem po polach, to też tak miałem, że tego.
quest continues on. Po pół godziny chodziłem po polach i właściwie nic nie było, tylko pola wielkie. Się fajnie chodziło w takich miejscach. Teren, a czyli po Kidosie. No tak, bo coś go nie widzieliśmy, tego młodego. Został zastrzelony przez tych. Przez pantera, jak to jest po polsku? Myśliwego. Nienawidzę tych kurew strasznie. No. This can't be right. Ah, oh, Mom. If you'd come with me, we could have found it by now. W ogóle nie wiem, czy wiecie, jak się odbywa polowanie, to macie wypierdalać z lasu. Tak. Bo jak was zastrzeli, to jest wasza wina. Tak słyszałem kiedyś. Giga Poxman. Podoba mi się to prawo, no. Gotta be something I can eat. Czas odgryźć sobie rękę. Zachowaj na potem? Zachowaj na potem, trzeba myśleć taktycznie. I can wait. Definitely. Sure I can. No zesrać się można, tak. W lesie w nocy i wiecie, i teraz tutaj jest pokazane, że coś widać. Prawda jest taka, że w lesie w nocy nic nie widać. Nic kurwa nie widać. Jeżeli na co dzień na polu byś coś widział, bo widział, bo by było. Bo by było. Bo by było. Księżyc, to w lesie nic nie widać. Zachowuj się groźnie? Nie. Biegnij, rzuć słodycze. Dobra, powiem wam tak, tyle razy spotkałem w swoim życiu dzika w nocy, przez to gdzie pracowałem, że wiem dokładnie, co mamy zrobić. Nic w niego kurwa nie rzucasz, nic do niego nie mówisz, nie zachowujesz się groźnie, spierdalasz. Ale delikatnie spierdalasz generalnie, a chyba, że jesteś grubym... No debil. Spierdalasz albo nic nie robisz i stoisz po prostu. Tak zazwyczaj działało. Chociaż ogólnie kiedyś szarżowałem dzika, bo byłem w takim miejscu, że spotkał mnie i nie miałem co zrobić. I stałem w takim miejscu, gdzie no musiałem wracać, a jakby nie mogłem wrócić, bo dzik stał przede mną. Więc jedynym opcją, jaką miałem, to szarżować dzika. Wyciągnął chłopie latarkę i zacząłem kurwa biec na dzika, nie? I on zaczął uciekać, co ciekawe. Ale faktycznie one tak miały, że one, te dziki się nie bały, jak tam. Ogólnie jak przychodziłeś na jakąś odległość do dzika, powiedzmy 20 metrów, to one sobie spokojnie żyły swoim tokiem życia, nie? I w ogóle jakby wyjebane. Ja na nie krzyczałem, wszystko, nie? One jakby nic nie robiły, sobie w ogóle nie zwracały na to uwagi. Ale w momencie, kiedy już przekroczyłeś te 20 metrów i one poczuły jakieś zagrożenie, no to zaczynała się jakaś pułapkę, sprawdź. Zaczynała się jakaś tego, jakaś akcja tam, nie? Jakieś dziwne dźwięki. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jakie przerażające to jest, kiedy idziesz sobie w nocy wylać się do lasu. A tam koło ciebie jest cisza, mega cisza i nagle koło ciebie coś takiego. Jakieś szumy i nagle... Pojebane to jest. Jeszcze te wiesz, dziki mają trzy razy taki cięższy głos ode mnie, czyli one takie... Coś takiego. Pojebane to było. Tyle razy co się zesrałem w gacie. Z tego powodu, no. Sporo, sporo. Ale przynajmniej mam co opowiadać. Muszę się pospieszyć. Bandaż, plaster na brzuch. No to bandaż. A, niezły bandaż. Taka gaza plasterowa. Ale też fajne. Nie mam w ogóle żadnych plastr ani nic, żadnych bandaży. Znaczy, no jakby tego, bandaż w sumie mam, jakby był mega potrzebny. Oh,
Shit. Ale mam WD. Najlepsze do odkażania rzeczy. Agent Bradley? What's the news? Hate to say it, but we lost them in the woods. Send out search parties. And notify local radio stations. I want everyone in the country knowing the name Holt. Roger that. Niestety. The Holt. Ze Stanami nie wygrasz. Myślisz, że ich złapiemy. Jak już wiedzą, kim jesteś, to już masz przejebane. To już nie ma szans, że uciekniesz. Chyba, że będziesz się ukrywał 10 lat, ale co to za życie? Już lepiej iść na 10 lat do... na 5 lat do pierda i później być wolnym człowiekiem, naprawdę. Niż gdzieś tam ukrywać się 10 lat. Tak mi się wydaje przynajmniej. Osobiście chyba ja, jeżeli miałbym, nie wiem, iść na 5 lat do pierda, niżeli 20 lat się ukrywać, chyba wolałbym 5 lat w pierdlu. Chyba, że byłbym tam miliarderem. Siedział w piwnicy. Chłopie i wiesz. 15 komputerów najlepszych. No to mogę kurwa 20 lat spędzić. Okno. A to my gdzie jesteśmy w sumie? Ktoś nas przeniósł tutaj, tak? Do tego domku. Dobra, jakaś rodzina. Ale ma uszyska. Podobno jak masz takie uszy, to warto jest nosić słuchawki. Takie właśnie nauszne. Vanessa... Drogi panie Dorland. Vanessa została ponownie pobrana na paleniu. Proszę również przypomnieć, że wszystkie koszulki, zwłaszcza... Dobra. Zwłaszcza z językiem takim ostrym. Są zakazane. That's the Woodman's cottage. It was my mom's, so don't drop it. Oni nie powinni po jakąś karetkę zadzwonić czy coś? Piętki, a my co, nic nie mówimy? Jak się tu znalazłem? Are you the one who found me? You're in pretty rough shape. You got babbling about some cabin or something. Are you lost? No. I got hit by a car. Where? In the forest? On the highway. I must have hit my head and wandered. Oh. Wow. Well, maybe I should call 911. Drive you to the hospital, but I'm not supposed to use a car. No. Nie stać mnie na to. Nie lubię lekarzy. Dobra. Ale to jej nie zaimponuje, a my tu coś się wyczuwam wątek samicowy. To nie jest konieczne. Wszystko jest w porządku. I'm not that hurt. I mean, not hospital hurt. You could be. You should get checked out. I'm not though. I swear. Well, I'm glad you're alive. I wasn't sure for a while there. Are you okay? Tak, muszę iść. You went to Two Rock High, right? Yeah. The high school. I went for a while. Thought so. You used to eat lunch alone under that gnarly tree by the parking lot, right? The juniper. Yeah, that was me. Tell me your name again. It's Dean. Hey, Dean. I'm Vanessa. Look, could I rest here a while? My head, it's... I'll stay out of the way, I promise. Well, I guess I don't mind the company. But you have to be gone before 8, or my dad will kill us both. And just so we're clear, I once kicked a guy in the nuts so hard he swallowed his own tongue. Good to know. Here. These are old, but they're clean. Thank you. So, pamiętam kiedyś, jak byliśmy młodzi, to zawsze wkurwialiśmy laski, one tak podchodziły i do nas. Drugi kurwa. Jajca. Tak było. That makes two of us, by the way.
I mean, technically I was pulled out so I could go to a lame Catholic school and be told what to wear and what to think. Ale i tak je wkurzaliśmy. What was your excuse? Jak miałem 10 lat. Jaka była twoja wymutka? Nauka nie idzie mi dobrze, wolę naturę. Nie muszę postać na tych rodzinach. A czemu nie ukończyliśmy szkoły? Wolę naturę? No nie wiem, wolę naturę. I didn't like being stuck inside all day. What about gym? They kept trying to teach me basketball. On that indoor court where the AC always breaks? Yeah. See? Much better. BB! Ale drip. I'll be right there! Who was that? Oh, it's just my Mima. Are you hungry? Chyba jestem głodny w sumie. Rzadko spotyka się taką gościnność raczej. To mnie mało prawdopodobne. Szczególnie przez kobietę. Ale... Nie, niemożliwe. We knew one of the shooters was killed at the scene, but it's been confirmed. Three more are still on the loose. You okay with ham and cheese? Oh, none of those disgusting sliced singles. Sprzedam wam najlepsze danie, które kiedyś mu zostało włączone. Who had a prior conviction for assault. Był on z radio. Ona i tak nie widzi. I was listening to that. Ah. Mima, we have a visitor. Hello there. Hang on. I know that voice. Huh? Oh, Lord Almighty, you're home. Is it really you, Maddie? To to kurwa, Maddie. To my? Nie, nie, to nie ja. I'm sorry, we've never met. Tak, tak. Dean. Oh. Maddie died, didn't he? Yes, Mima. Ale my to... The things a mind can forget. Here, let me help. My tak naprawdę nie mamy Maddie na imię? W sumie? So, Dean, what does a high school dropout do all day? I'm not judging. I'm just jealous. Poluję i wędkuję, pomagam w domu, pracuję na pół etatu. I have a job. Driving deliveries for a hardware shop. Oh. Do you like it? It's alright. Trzeba zaimponować sami. Pracuję na pół etatu, baby. Ma says I gotta earn for the family. That sucks. You're too young for that. Legal working age is 16. I'm 2 years in. Tell you one thing. Matthew made better sandwiches than him. I made your sandwich. And it tastes like cardboard. Because you won't let me use condiments. I'm gonna go listen to Murder, she wrote. It was nice to meet you, Dave. Również pozdrawiam. She's a role model. She had a motorcycle license, she knew karate. Now she either can't find her pants or can't remember how to put them on. Matt. Matthew, he's your... My brother. He died in a car accident. Ja brzmi jak on. And we have the same voice or something? He was soft-spoken, like you. People thought he didn't have anything to say, but... Usually he just wasn't saying it. A, ale my nie jesteśmy czasem adoptowani? Kind of recent. How? To może to my? He got shot. Ale szansa na to, że akurat w domu byśmy się znaleźli tego, to jest zerowa nieomalże. Czy prędzej byś w totolotkę wygrał? Do you mind if I study for a little bit? Finals start next week and I haven't opened a book all semester. Can I help clean up? Be my guest. You know, you're smart to drop out. I mean, do we really need to know three ways Andrew Jackson changed the US presidency? Don't think so. If this comes up, I'm just gonna skip it. No, wiedza generalna jest spoko, ważna jest. Ale faktycznie czasem są już też rzeczy, no. So, were you close? Huh? To your brother.
Once he shot me 6 times with a BB gun, but he looked out for me when Pa was drinking. So I guess it depended on the day. Your dad, he's a drunk or something? Was a drunk. Now he's fighting for his life in a VA hospital. Damn, your luck's as bad as mine. What happened? He hung himself. Or tried to. I stopped him. Pojebane gówno. Dean. Tak w sumie. Dobrze, tylko gra komputerowa, widzowie, nie róbcie taki zesyl. Z psycholem trzeba być. Sometimes I wish my dad would die or whatever. Come on. You don't mean that. You'd understand if you knew him. He's a control freak. A jak potrzebujecie pomocy, zgłoście się do psychologa, wiadomo. Hey, I hate my family sometimes too. Ale mam wąsa fajnego. If it ain't my pa drunk or my miał. Brother's picking on me, no, tamto zdjęcie. It's o, everyone just osma. Mad at each other for no reason. See, you get it. Anyway, sorry that got so dark. Hey, you want to help me study? Oh, I don't think I'll be much help. Yeah, you will. That's always better with someone else. Okay, sure. Minnesota? Nope. Wyoming? Still no. Oh my god, I give up. It's Alaska. Over 3 million acres of parks, all protected. Only place with more is Canada. Let me see. Okay, your turn. What? No, I Which don't... president signed the 1906 Landmark Antiquities Act, created the Forest Service, and established 5 national parks, including the Grand Canyon? 1905. I think I saw this on TV. 1905, Lincoln nie, Jefferson. Dobra, jesteśmy z Polski, okej? Okay? Kennedy odpada, Lincoln odpada, Clinton raczej też odpada. Roosevelt też raczej odpada. Jefferson? Thomas Jefferson? Nope, you're 100 years too early. Doktor. The correct answer is... A. Teddy Roosevelt. Oh. And I am officially Mogło gonna być, fail. No. So? You don't need some test to know that you're smart and... You know what? Never mind. Dean, that was like... Really sweet. No to se pogadali. O kurwa, stary. Just say you're a friend from school. Actually, no, say you're my study partner. The school paired us up because... Tak, rozumiem. I thought you were working late. I didn't see another car out front. Who's this? This is Dean, from school. Hello, Dean from school. Hello, sir. Well, I'm glad to see you studying. But remind me, Dean, which school do you go to? O kurwa. No to jest problem. Broadwell, Bridgeway. Pozwól mi jej odpowiedzieć, co? A, to tak nie działa, przecież mi samemu wybierze odpowiedź. Nie pamiętam, kurwa, do jakiej szkoły chodzę. Dobra. The Bridgeway School. Surely you mean the Bridgeley School. Right. That's the one. Dean's new at school. That's why the academic office put us into a study group together. And you the one who sells her marijuana? What? No, I told you I stopped smoking. I'm asking him. I should go. You're not going anywhere. I like to know who my daughter spends her time with. I zajebałbym mu tą spluwę. I run a private security firm. His company guards banks. In a town that hasn't had a bank robbery in decades. Enough, Vanessa. Anyway,
that might be changing. You hear about this motel massacre down on Route 66? Oh, right, on the radio earlier. Czyli złapani, zachowaj ciszę. Czyli złapani? Have they caught the people who did it? Not yet. Except the one scumbag who got himself killed at the scene. Oh. You sympathize with people like that. You're on the road to becoming just like him. He's not sympathizing, he's just asking. Anyway, it's not over yet. There's a manhunt underway. Once the FBI gets some sketches of this Holt family, their faces will be all over the country. Jason! Hmm. I need your help with something. Don't you go anywhere. Bierzemy spluwę i spierdalamy szybko. I'm so sorry. I really think I should leave. Tak, nie, wychodź. Only make it worse. Ty nie myśl. Vanessa, where's Mima's Ty nie myśl, tylko wychodź. Hang on. It's probably in the bathroom. Bierz spluwę i spierdalaj. Przykro mi, Vanessa. Ach, ale spluwę weź, debilu jebany. Pożegnaj się. Ja pierdolę, no. Przepraszam, ale nie ma takiej możliwości nawet. Może jest... No i w pisie mam to. Muszę iść do domu? Nie jesteś moim tatą. Na spacerze? Muszę iść do domu. Sir, I need to get home. Sure. Your parents will be expecting you. No. Dad, have you checked her? What's going on? Your study partner was sneaking out. You weren't even gonna say goodbye? Well, I suppose I have no right to keep you here. Thank you, sir. My mom will be... Hang on. Why are you wearing my son's clothes? I can explain. Popchnij, pobiegnij, potrącony przez samochód. Byliśmy nadzy? Nie, nie, nie. Look, I got struck by a car earlier. Vanessa found me and cleaned me up. A hit and run? You kid should have called the cops. We could just flag down the one that's been patrolling. No, it was my fault. I forgot to look. I was high. Are you kidding me? Get the hell out of my house. Ale dobrze, wyszło. Goddamn junkie. You. You're grounded. Przykro trochę Vanessy, ale... Jebać. To jest dopiero co ją poznaliśmy. A wydaje się miłą samicą. Dobra. Ukryj się pod łóżkiem, w szafie. Ukryj się za drzwiami. Za drzwiami nie przejdzie. Pod łóżkiem... pod łóżkiem, bo w szafie pewnie schowa broń w szafę. No tak bym strzelał. Dobrze rozkminiłem. A to był nasz stary. A, to mógł zdechnąć. Nienawidzę myśliwych. Oczywiście w grze. Can't face me like men? Well, I ain't got your 10 grand. So if you want it, go fuck yourself. Okay. Here's how we get out of this hole. Come Take on. What's left. Come on. 5 grand. Find the high stakes game. Son of a bitch! You tell anybody about this place, I'll find you and skin you alive, you little rat! Yes! Yes! A road! Tak, ostatecznie coś mu się musiało chyba stać, generalnie.
Bo coś go nie widzieliśmy w tym hotelu. Ale może przeżył i nie wiem, poszedł do starego. Czy coś. O kurwa, na pewno jest broken. Puchnięta jest jak beczka. No co, normalne przygody, kurwa. W wiejskim świecie, co ty? Nie takie rzeczy się robiło i nie takie rzeczy się łamało. Dawaj, użyj łołówków jak ci wspinaczy górscy. Wbija się jeden, drugi i chłopy czołgasz się. Damy radę. Adventure camp? Hope you and your boy have a great trip, Miss Willema. He's gonna be so surprised. That's today. Oh, mom. No krzycz pomocy czy coś. Albo się wspinaj, może być. W końcu jest tu droga, no to. Oh man, I really, really don't feel good. To chyba będzie tu pomoc. A swoją drogą to nie wydaje. Wydaje mi się, że ani razu jeszcze nie zepsułem quick eventu, bo są strasznie wolne ogólnie, nie da się ich zepsuć. Powinni czasem robić szybsze trochę i czasem wolniejsze, w zależności od tego, co się dzieje, nie? No żeby czasem je zepsuć, bo tak to nie ma szans. Nie, bym musiał się zagapić, to jest jedyna opcja. A ja mam dobry refleks, w miarę. Nie no, refleks akurat mam zajebisty w sumie. Nawet niedobry w miarę. Zajebisty, a my nie mamy złamanej nogi? Jak my stoimy, kurwa? Have the sheriff's department looking for you. Tell my mom. I'm sorry. Now hold on. You tell her yourself. You okay? Jesus, what happened to you? I was looking for the fort. Ash, what are you talking about? What happened to you out there? O kurwa. Zachowaj chatkę w tajemnicy, mi się wydaje. Wydaje mi się, że chcemy uciec. Bo tak, no co, rozdupcą nas, nie? Tak, no. Nie wiem, to jest dziwne, że ja muszę jakimiś dzieciakami podejmować decyzje. Bez sensu to jest trochę. Wolałbym mieć jedną postać i nią podejmować decyzje, bo tak to nie umiem się skupić. Jakoś tak mało jestem. Mało jestem zżyty z postaciami. Czuję się jak Bóg, który mogę sobie wybierać, jaka ścieżka się wydarza, a nie jak uczestnik tego całego zdarzenia. Będzie zapis? Dobrze by było, bez 47 minut odcinka. Więc wydaje mi się, że widzimy się w następnym odcinku. Już jutro. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Możecie zostawić lajka i wpaść na mój drugi kanał. Trzymajcie się ciepło. Siemson. Do jutra.